pani znak, dzień dobry, że pani już się do nas zbliża. Była pani na koncercie Beyoncé? Nie. Ostatnio, jak w ogóle się raczej nie nadaje za specjalnie do koncertów, szczerze mówiąc. Muzyka raczej na dobrych słuchawkach. No to mam chyba podobnie. Jakoś tłumy mnie nie przekonują. Zresztą, no nie jestem targetem Beyoncé, ale myślę, że ci, którzy byli na tym koncercie, to się fantastycznie bawili. Taką mam nadzieję. Z całą pewnością. Pani poseł, 40 redaktorów i redaktorek naczelnych niezależnych mediów dzisiaj publikuje wspólną deklarację dotyczącą tego, co władza próbuje zrobić w redakcjach. To są bardzo, bardzo niepokojące, to mało powiedziane, doniesienia. Na przykład o tym, jak to władza wysyła swojego posłańca, na przykład do Onetu, na przykład do Wirtualnej Polski i składa propozycję pod tytułem, żeby wicenaczelnym został ktoś kojarzony z władzą po to, żeby dbał o linię rządu w przekazach wolnych mediów. O co chodzi? Sprawa jest niezwykłej wagi. Myślę, że rzeczywiście przeszła w Polsce niezauważona, bo ten list pana redaktora Węglarczyka był już chyba dobry tydzień temu, jeśli nie dłużej. List pana redaktora Kapusty też parę dni temu. Akcentowaliśmy to. Tak, ale rzeczywiście nie zostało to nadzwyczaj zauważone. Ja mam wrażenie, że z opisu tej sytuacji wynika, że to miało wręcz taki charakter delikatnego szantażu, czyli takiego zasugerowania, że jeśli nie chcielibyście z nami współpracować właśnie w ten sposób, to możemy was wykupić. Jakoś tak delikatnie to zostało, mam wrażenie, zasugerowane. Myślę, że bardzo bezczelnie i bardzo jaskrawo zostało powiedziane, szczególnie, że ta propozycja nie została złożona w obecności tylko jednej osoby, jednego redaktora. Tam też padały konkretne nazwiska ludzi, którzy mieliby przyjść na stanowisko wicenaczelnego i to na dodatek niepodległego naczelnemu, jak to się zazwyczaj w redakcjach dzieje, tylko zarządowi koncernu. Tak, i to jest jedna z tych właśnie rzeczy, którą chciałam mu wypuklić, czyli miałby być taki wicenaczelny, który nie odpowiada przed naczelnym, tylko przed zarządem. Co to oznacza? Oznacza to, że wprost jakby formułujemy jakieś wymagania w stosunku do zarządu, jaką linię ma przyjąć ten wicenaczelny. I dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że w państwie demokratycznym my się dowiadujemy o tym, co robi władza z mediów. Jeśli władza działa przeciwko obywatelom, to my dowiemy się o tym z mediów. No właśnie, jeśli bo władza, nie od CBA, nie od prokuratury. Jeśli władza nadużywa władzy, to dowiemy się tego od mediów. Jeśli władza bierze łapówki, to dowiemy się tego z mediów. Jeśli władza, nie wiem, w jakiś sposób nadużyje swoich kompetencji, swoich możliwości w stosunku do obywatela, na przykład siły, na przykład różnego rodzaju instrumentów prawnych i tak dalej, to nie dowiemy się tego, jeśli nie będzie wolnych mediów. I teraz ta próba, która została dokonana, to jest próba zamiany takiej o 180 stopni, czyli zamiany mediów, które mają kontrolować władzę, na media, które mają być apologetami tej władzy, które mają po prostu... Scenariusz węgierski się po prostu tak, mają być propagandą władzy, czyli mają uprawiać to, co mamy w mediach publicznych, czyli zamiast kontroli władzy, propaganda tejże władzy. Ale pani poseł, to jest, nie wiem, głupota czy brak jakiegoś instynktu samozachowawczego? Przecież wiadomo, że im więcej będzie prób szantażu, nacisków, ataków, to my jeszcze głośniej, wyraźniej i częściej będziemy po prostu o tym mówić. Nie? Ja myślę, że po pierwsze PiS jest przekonany o tym, że wygranie tych wyborów będzie nie lada wyzwaniem dla nich, więc wiedzą, że każde niezależne media mają możliwość dotarcia, szczególnie te media elektroniczne, które docierają do grupy młodych, do grupy tych osób, które nie otwierają w ogóle
telewizora w domu, więc to jest ta grupa odbiorców, która dla PiSu jest niezwykle istotna i już trochę tak w panice, znaczy no, chcą te media zawłaszczyć, ale też wskazują nam, co by się ewentualnie stało, gdyby PiS te kolejne wybory wygrał, bo nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości, że nie tylko wicenaczelny, ale naczelny będzie z nominacji. W jaki sposób to się odbędzie, to już dowiedzieliśmy się wtedy, kiedy PKN Orlen przejął media regionalne. I w tej chwili na przykład w regionie posłowie nie mają w ogóle, w niektórych regionach w ogóle nie mają forum do tego, żeby pokazać swoją działalność, bo te media burmistrzowie nic mają własne media finansowane to z prawda. Podatków, prawda? Na przykład naszych to wszystkich prawda. Podatków. To prawda. No właśnie, ale tak, o ile te duże koncerny medialne, za którymi stoi tak większa siła, tak była próba ataku na TVN24, teraz jest w toku sprawa Radia Tok FM, Lex TVN nie przeszło, piloty nie przeszły, ale właśnie no, koncerny duże bronią się, ale te małe nie mają takich szans, tym bardziej, że to w grę wchodzi także taki szantaż ekonomiczny, bo na przykład media związane z władzą, nie tylko publiczne, ale też nie wiem, chociażby Imperium Sakiewicza, dostają szerokim strumieniem reklamy na przykład z nie wiem, ze spółek Skarbu Państwa. Nie tylko reklamy, tak? Bo to są też różnego rodzaju eventy, które są organizowane i które jeszcze dodatkowe strumienie pieniędzy dostarczają. Dlatego tak cenne jest to, że media w Polsce inne media stają... za karę tego nie dostają. Oczywiście, że tak. I to też jakby musimy naszym widzom, słuchaczom, słuchaczkom, widzkom powiedzieć, że ta sytuacja na rynku medialnym jest daleka od konkurencyjności, daleka od równości. No i z tego powodu też, no ale też prawda jest też taka, że te media, które jakby tracą na swojej niezależności, tracą też czytelników, widzów i słuchaczy. Nie no, Sakiewicz bez tych pieniędzy no, po prostu by się nie utrzymał. Oczywiście, no, że tak. Oczywiście, że tak, bo nie miałby szans na to, żeby zgromadzić po prostu przed swoją ofertą tylu odbiorców. Oczywiście, no ale właśnie. Ale dlatego tym bardziej cenne jest to, że media, bo to nie jest pierwsza akcja taka zbiorowa różnych mediów. Był też protest przecież dotyczący właśnie mediów lokalnych, pod którym się podpisywały inne media. Był protest związany z emisją filmu w TVN24, filmu dotyczącego Komisji Macierewicza. I tutaj też wszystkie media, nawet maleńkie redakcje wystąpiły wspólnie z protestem. Więc to jest bardzo pocieszające w moim przekonaniu, że rzeczywiście media czują, że wyłącznie razem będą silne. I pocieszające i smutne i ważne, że trzeba po prostu przypominać, tak, że w ogóle takie apele, takie deklaracje muszą powstawać. Ja chcę tylko Państwu uświadomić, Państwo, którzy nas słuchacie, jeśli nie będziecie mieli wolnych mediów, to nie dowiecie się niczego poza propagandą rządową. Nie dowiecie się o żadnych przekrętach, o żadnych aferach, nie dowiecie się o żadnej korupcji, nie dowiecie się o, nie wiem, o nadużyciu władzy, o pobiciu obywatela, o tym, że obywatel gdzieś się zginął, dlatego że zdarzył się z jakąś kolumną rządową i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim się Państwo nie dowiecie, bo nie będziecie mieli się skąd dowiedzieć. No dobrze, ale... Więc to jest naprawdę niezwykle istotne dla naszych późniejszych wyborów demokratycznych. Właśnie, porozmawiamy w takim razie o tych wyborach. Czy opozycyjne partie mają jakiś wspólny pomysł na to, jak zagospodarować, co zrobić z mediami publicznymi, jak przywrócić je Polakom w takiej normalnej, dziennikarskiej, społecznej formule i nie powtórzyć skoku, który wykonał PiS na te media, żeby nie było po prostu odwrócenia sytuacji, takiego lustrzanego odbicia tylko w drugą stronę, bo też tego nie chcemy. My ogłosiliśmy jakiś czas temu, myślę, że to było miesiąc, półtora miesiąca temu, program dla mediów publicznych. Współpracuje z nami jeden z byłych redaktorów, który pracował w mediach publicznych, postanowił pójść w stronę polityki. Więc mamy program, który jest bardzo taki, powiedziałabym, kompleksowy. My uważamy, że tutaj trzeba trochę taką opcję zero przygotować, czyli naprawdę wyczyścić bardzo dokładnie tę grupę czy tych ludzi, którzy dzisiaj pracują w mediach publicznych.
Ale jak to zrobić fizycznie? Znaczy wyczyścić na jakich zasadach? Osoby, które brały udział w uprawianiu tej zbrodniczej momentami propagandy, bo ona też miała jakby konsekwencje swoje zupełnie jakby namacalne. Kto to będzie oceniał? No, ja nie jestem w stanie sobie w tej chwili z pamięci wydobyć, ale no, trzeba stworzyć, znaczy to na pewno nie może być polityczna komisja, to powinna być jakaś komisja, jakaś rada, która zostanie utworzona ze środowisk dziennikarskich. To dziennikarze sami wśród siebie powinni tego typu jakby grono oceniających wyłonić. Każdy będzie mógł w tym gronie być, także ci, którzy na przykład dzisiaj są w tych mediach. Jeśli o mnie chodzi, to ja najchętniej oddałabym to państwu, dziennikarzom. Tak jak dziennikarze przygotowali program dla mediów publicznych, który funkcjonował przecież i te pomysły funkcjonowały w naszym życiu publicznym, tak również ten program ja oddałabym środowisku dziennikarskiemu, znaczy, ale nie, prawdziwym dziennikarzom. Pani jako polityczka. Nie pracownikom właśnie, propagandy, tak? No tak, tylko właśnie dla mnie, kto ma to, tej oceny dokonać? Jeśli chodzi wyboru, o tych ludzi, którzy dzisiaj pracują w mediach publicznych, oni są pracownikami propagandy w moim przekonaniu, a nie pracownikami, a nie dziennikarzami. W związku z tym oni po prostu nie powinni w tym uczestniczyć, powinni uczestniczyć niezależni dziennikarze, którzy po prostu takiej oceny dokonają. Czyli pani też jako polityczka, być może też w przyszłym parlamencie, dlaczego mówię być może, to za chwilę, jest w stanie dać taką gwarancję, że nie chce mieć wpływu ani na program, oczywiście, że ani tak, na wybór władz, ani na, nie wiem, dziennikarzy. Oczywiście, obsadę, że tak. Dobre media publiczne to są media, czy w ogóle dobre jakiekolwiek media, to są media, które są w pełni niezależne od wpływów publicznych. Mi się marzy dobra misja, tak? Czyli to, żeby rzeczywiście państwo jako takie wyznaczało te obszary, bo doskonale wiemy o tym, że niektóre tematy w mediach się nie przebijają bez wsparcia finansowego. Tematy kultury, tematy zdrowia, tematy różnego rodzaju odpowiedzialności takiej publicznej. W związku z tym te tematy misyjne, ponieważ one same na siebie nie zarobią w mediach, powinny dostać wsparcie w postaci misji publicznej. Ale utrzymałaby pani to finansowanie, które w tej chwili jest gigantyczne, czyli te 2 miliardy rocznie i więcej? Jak się pewnie domyślamy, te 2 miliardy idą w sposób absolutnie niekontrolowany do różnych ludzi, którzy mają zarobić po prostu na tym reżimie, bo pamiętajmy o tym, że głównym powodem funkcjonowania PiS-u w Polsce jest to, żeby wykształcić swoją własną grupę oligarchów i w związku z tym obawiam się, że te pieniądze nie robią żadnej roboty takiej, która jest właśnie związana z misją publiczną, takiej, która jest związana z funkcjonowaniem. A byłaby pani mediów za tym, żeby jednak trochę oszczędniej gospodarować kanałami publicznymi, czyli nie wiem, na przykład jakiś jeden czy dwa kanały, a nie tak rozbudowany system. No i na przykład, tak jak mówi Rafał Trzaskowski, zlikwidować TVP Info. Nie wiem jeszcze, co miałoby w to miejsce powstać. Myślę, że ludziom potrzebny jest kanał informacyjny, który będzie funkcjonował w ramach mediów publicznych, tylko że oczywiście to musi być kompletnie inny kanał informacyjny. To musi być kanał informacyjny robiony właśnie przez niezależnych dziennikarzy, a nie przez pracowników propagandy. A więc ja myślę, że to jest tego typu zmiana, którą powinniśmy w tę stronę pójść. Mhm. Dobrze, pani poseł, to zamknijmy, żeby nie było też takiego wrażenia, że zajmujemy się sobą, ale to są naprawdę ważne mój sprawy. Temat. Ja nie jestem osobą, która by... Ale mój. Więc, pracowała więc tak dlatego w pozwoliłam kultury. Sobie na taki obszerny, znaczy na tyle miejsca, bo dzisiaj no, wydaje mi się, jest to po prostu bardzo, bardzo ważne. Ale żeby dokonać zmian, o których pani mówi, nie tylko tych w mediach, ale... Musimy wygrać wybory. No właśnie, trzeba wygrać wybory. Trzecia droga, czyli Polska 2050, którą pani reprezentuje, i PSL. Od kiedy są razem, no to równia pochyła. Sondaże pokazują spadki, a najnowszy sondaż Ibrisu mówi o tym, że realną trzecią drogą jest Konfederacja, a nie wy.
Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne stawianie sprawy. Myślę, że to... Taki jest sondaż. Myślę, że to jest... Znaczy, my naprawdę powinniśmy potraktować Konfederację jako jedno z największych zagrożeń dla demokracji. I tak naprawdę mamy wiele prostych sposobów na to, żeby to zrobić, bo Konfederacja tak nieprawdopodobnie się kompromituje, jeśli chodzi o przedstawianie swojego tak zwanego programu ekonomicznego, który jest dla nich bazą. Ale to jest też partia prorosyjska, to jest też w moim przekonaniu, to jest też partia antyeuropejska, antykobieca. No, ale jakieś kobiety tam jednak głosują na nich. Tak. Mimo, że oni głośno mówią o tym, że trzeba pewne zjawiska związane z emancypacją dlatego, znaczy oczywiście, że będzie jakaś grupa kobiet, która będzie popierała tego typu styl życia, tego typu jakby narrację, jakiegoś rodzaju podległości kobiety w stosunku do mężczyzny, ale myślę, że do bardzo wielu kobiet jeszcze możemy trafić i przekonać, że to naprawdę ale nie jest dla nich dobra droga. Macie taką ofertę dla kobiet, która przebija to, co zaproponowała Lewica? Moim zdaniem nasza oferta w ostatnią sobotę. Nasza oferta dla kobiet jest absolutnie jakby porównywalna i taka zbliżona do tej, którą przedstawiły kobiety Lewicy. My również mówimy o dostępie do antykoncepcji, o darmowej antykoncepcji, o tym, że kobieta po prostu nie może nie móc planować swojego życia prokreacyjnego, dlatego, że nie ma pieniędzy na antykoncepcję. No ale z drugiej strony mówimy proponujecie referendum w sprawie aborcji. Wie pani co, bo my chcemy, żeby rzeczywiście się prawo zmieniło. Natomiast jeśli przejmiemy władzę w jesieniu, załóżmy, że tak się stanie i napiszemy najwspanialszą na świecie ustawę liberalizującą prawo aborcyjne i ja na pewno się pod nią podpiszę i ja na pewno za nią zagłosuję. A zagłosuje pani tylko za tym naprawdę? Ale tak serio? Tak serio. Żeby było referendum? Pani redaktor, to niech mi pani powie, jak pani zmusi pana prezydenta Dudę, żeby podpisał tę ustawę? Bo moi koledzy z innych partii opozycyjnych cały czas uprawiają takie życzeniowe myślenie, które polega na tym, że napiszemy świetną ustawę, uchwalimy świetną ustawę, tylko później, żeby ona zadziałała, to jest jeszcze pan prezydent. Ale może jest jakieś pole. No wiadomo, że prezydent miał ten swój projekt, który ostatecznie umarł, który miał doprecyzowywać przepisy. Pani redaktor, ja jestem jeszcze w stanie sobie wyobrazić, że prezydent być może byłby w stanie podpisać ustawę, która przywróci ten stan przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To jest być może coś, co mogłoby się wydarzyć. Natomiast na pewno nie podpiszę żadnej dalej idącej liberalizacji. Więc do momentu, w którym Andrzej Duda jest prezydentem, nie będziemy mieli w inny sposób liberalizacji ustawy aborcyjnej, jak tylko referendum. To jest jedyna droga. A może też nie jedyna droga na referendum? Nie. I co gorsza, referendum jest dla niego wiążące. Jeśli w referendum większość Polek... Referendum? Jak się odbywa? Odbywa się na wniosek parlamentu, więc tutaj spokojnie możemy, damy radę to osiągnąć. I referendum jest dla prezydenta wiążące. Wszystkie badania pokazują, że Polacy chcą liberalizacji. W związku z tym to referendum będzie prawdziwą zmianą. Pod warunkiem, że będzie frekwencja. Wie pani doskonale, jak wygląda frekwencja? Jestem przekonana, że będzie frekwencja. Wie pani, jak patrzę na marsze kobiet i jak patrzę na wkurzenie kobiet, żeby nie używać tutaj bardziej wulgarnych słów, bo przecież kobiety same tych wulgarnych słów używały, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że pójdą do tego referendum, że zagłosują w tym referendum i rzeczywiście będą chciały liberalizacji, dla prezydenta wynik referendum jest wiążący. I on nie może już wtedy niczego zrobić, bo popełniłby po prostu delikt konstytucyjny. Cały czas mówimy o sytuacji hipotetycznej, w której to opozycja wygrywa wybory. Do tego zdaje się jeszcze daleka droga. A przyzna pani, że ten obrazek z Piotrkowa Trybunalskiego ze spotkania liderów Trzeciej Drogi był raczej smutny. Te puste leżaki, garstka ludzi po prostu, która przyszła na to spotkanie. Bo to było dość spontanicznie zorganizowane spotkanie. Ono nie było jakoś wcześniej zapowiadane, ale chciałam pani powiedzieć, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia podczas tego spotkania około 150 osób uczestniczyło w tej rozmowie i to była taka rozmowa face to face. To była rozmowa o ich konkretnych problemach, o ich konkretnych oczekiwaniach w stosunku do polityki. Są takie dwa rodzaje uprawiania polityki. Jedną jest marsz, kiedy tak naprawdę
tłum pokazuje, czego chce, ale nie ma tej indywidualnej, jakby tych formowania tych indywidualnych. Wspólnota i za wspólnotę i za to jedność prawda. Po prostu dostaje się punkty. I to jest ważne. Ale wiadomo, to dlatego, że dlatego ja chciałam... te punkty teraz ale to ja to chciałam, zbiera, ja nie chciałam tego w żaden sposób dyskredytować. Chcę tylko powiedzieć o tym, że i to jest ważne, bo ta druga forma, czyli ta bezpośrednia rozmowa z wyborcami, bezpośrednia rozmowa z tymi ludźmi, to jest coś, co z kolei politykom jakby no, daje możliwość zajmowania się dokładnie tymi rzeczami, które ludzie chcieliby, żebyśmy się nimi właśnie, zajmowali. Koalicja Obywatelska mówi, że żebyście wy zajmowali się tym, żeby szukać winnych wśród siebie, bo za bardzo szukacie winnych, spadków sondażowych. Ja nie mam... Platformie ja nigdzie nie szukam winnych. I Koalicji Obywatelskiej. Nigdzie nie szukam winnych, ja mówię tylko jedną rzecz. Powołuje się na Trzaskowskiego, nie powołuje się na Tuska, więc to chyba takie celowe było działanie w czasie tej konwencji, Pani żeby redaktor. Pokazać, że liderem powinien być Trzaskowski, bo Tuska nie uznajemy. Jeśli każda z partii opozycyjnych będzie robiła swoją robotę, czyli będzie wychodziła do swojego elektoratu, z tym elektoratem rozmawiała, potrzeby tego elektoratu spełniała, wręcz jakby jakieś nowe jeszcze propozycje dawała, które są dokładnie skierowane do tego elektoratu. Naszym elektoratem są ludzie 30-40-letni. To jest to właśnie nowe pokolenie, które szuka czegoś innego w polityce, które szuka tego, żeby zająć się edukacją, dać te 6% na edukację, służbą zdrowia czy komunikacją, tak, miejską, czy najróżniejszymi takimi bliskimi, 30-40-latkowie bliskimi rzeczami. To wie pani, że teraz Konfederacja. Co pani mówi? Ale wie pani, jak pani komentuje te doniesienia, że Platforma podobno trzyma jeszcze 25% miejsc na swoich listach dla PSL-u, bo PSL na ostatniej prostej kampanii będzie chciał się jednak odkleić od Polski 2050. Że tego typu jakby informacje puszczają ludzie, którzy są wrodzy w stosunku do całej opozycji, dlatego że nie sądzę, żeby którakolwiek partia opozycyjna chciała grać jak gdyby przeciwko innej partii opozycyjnej, bo ja jestem głęboko przekonana o tym, że robiąc każdy swoje, najwięcej ugramy i myślę, że Platforma też przyjmuje taką perspektywę. I właśnie Platforma też powinna przyjąć taką perspektywę, że to my powinniśmy przejąć ten elektorat Konfederacji i myślę, że oni też to doskonale rozumieją, bo jeśli my nie odkleimy wyborców od Konfederacji, to będziemy mieli jeszcze gorszy rząd w przyszłości niż ten, który mamy dzisiaj. No, no mało. Jeszcze bardziej brunatny. Mało wiary w to, że możecie być realną trzecią drogą. Ja myślę, że... Na koniec chciałabym jeszcze zapytać, jeśli media nie będą jakby szukały tego, w jaki sposób gdzieś tam coś nam się nie udało, tylko będą pokazywały naszą prawdziwą... Media tylko pytają, bo to są wolne media. Ja wiem, ale właśnie ja jakby oczekuję tylko i wyłącznie tego, żeby pokazywać naszą realną i prawdziwą ofertę, bo na przykład my pokazujemy, że chcemy 6% PKB na edukację i właściwie to nigdzie nie funkcjonuje, bo jakieś zastępcze tematy cały czas tutaj wchodzą. Mówimy o tym, że VAT od zapłaconej faktury, co jest bardzo ważne dla przedsiębiorców i też to umyka. Mówimy o tym, że trzeba zrobić normalną jakby sytuację ze składką zdrowotną, która dzisiaj jest po prostu jakimś kosmosem, no tak. I gdzieś to umyka. Będzie jeszcze i tak dalej, większym i tak dalej. Kosmosem niebawem. A ludzie to... potrzebują tej zmiany w polityce polegającej na tym, że się mówi właśnie o ich konkretnych problemach, a nie o jakichś takich tarciach politycznych i jakichś mniejszych, większych wpadkach, bo mówienie o wpadkach po prostu nam wszystkim nie... Znaczy, to nic nie... To żadnego dobra to nie produkuje. No, jest też elementem po prostu kampanii wyborczej. Pani poseł, dopuszczacie możliwość, że będziecie na listach PSL-u, a nie w koalicji z PSL-em? Nie ma takiej potrzeby. Jeśli te sondaże będą nadal tak spadać i po prostu nie przekroczycie progu. Nie ma takiej potrzeby. Nie mamy wcale... Znaczy, nie jestem przekonana o tym, że sondaże nasze są absolutnie stabilnie powyżej progu. Oczywiście, że spadły po marszu, ale przypomnijmy i pamiętajmy cały czas o tym, że Platformie wzrosły rzeczywiście sondaże, ale całej opozycji spadła liczba mandatów, którą możemy uzyskać, więc nie ma się z czego cieszyć. Musimy naprawdę wszyscy porządnie jeszcze popedałować do przodu i porządnie popracować. I jeśli każdy z nas będzie robił swoje, to jestem przekonana o tym, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Nigdy pani nie żałowała? Nigdy nie żałowałam. Od Platformy? Nigdy nie żałowałam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Joanna Mucha, Polska 2050.